Panie Jezus Chrystus. Kochani, druga godzina Adwentu jest naszym udziałem. Często jest taki wstępny, jak pozostanie przy nim na razie. Moi drodzy, trwamy w tym czasie Adwentu. A więc powolutku rozkręcamy się. Mam nadzieję, że wielu z Was jakoś odczuło ten Adwent. A jeżeli nie, ja chcę powiedzieć, spokojnie, mamy czas, choć mamy jeszcze trochę czasu, ale zachęcam Was, moi drodzy, żeby nie tylko jakoś tak zewnętrznie ulegać magii świąt, że to jakoś się będzie coraz bardziej zbliżać i pewnie będzie mój tu różnych gadżetów, promocji, żeby tylko ubarwić nam te święta na zewnątrz, ale przede wszystkim my chcemy kolorować nasze serce, kolorować naszą duszę. Pamiętam, jak jeden ze spójników mówi do świętej Faustyny, że nie wiedząc jeszcze, że chodzi o prawdziwe namalowanie Pana Jezusa Miłosiernego, tego obrazu, mówił: maluj go w swoim sercu. No właśnie, chcemy malować, kochani, wizerunek Jezusa w naszym sercu. I Słowo Boże podprowadza nas znowu w tych tajemnicach. Otóż słyszymy dzisiaj z księdze proroka Barucha, rzadko ta księga występuje, a jednak jest taka, księga proroka Barucha, gdzie jest opowiedziana taka przyszłość i podróż Jerozolimy. Podróż do ziemi obiecanej, widzieliśmy jak Hebrajczyków na pustyni po wyjściu z niewoli egipskiej, ale ta podróż, gdzie Pan idzie pierwszy, gdzie Pan przewodzi, gdzie Pan ze swoją sprawiedliwością i miłosierdziem zarazem jest obecny, że On właśnie prostuje wszystkie drogi, On jest przewodnikiem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że święty Paweł w liście do Filipian podpowie nam, że to Pan powoduje, że Jego miłość może wzrastać. Dzięki temu, że jest z Bogiem, Jego miłość rośnie i prosi ta miłość, żeby inni rosnęli coraz bardziej i bardziej w tej miłości. Kochani, wiemy, że Bóg jest miłością. Często miłość to jest takie sprofanowane dzisiaj słowo, często utożsamione tylko z taką sferą uczuciowo-emocjonalną, a to miłość to jest taka stała postawa, to powinna być stała postawa, pełna determinacji, pełna decyzji. Miłość, która wyraża się słowem, czynem, gestem, postawą, zachowaniem, czy konkretem w stosunku do drugiego człowieka. I to nie musi być wyznawanie komuś miłości, to wystarczy prosty, zwykły gest. Właśnie miłość w praktyce, która nazywa się właśnie inaczej, tak, właśnie miłosierdzie, kochani. I mamy brać Boga jako przewodnika, żeby On jako miłość szedł pierwszy, żeby napełniał mnie miłością przez bycie z Nim, żeby potem wymadlał tę miłość, wypraszał dla innych, żeby pięknie chce się zbawić, coraz bardziej i bardziej to zakochanie innych trwało w Jezusie Chrystusie, a to często może być owocem naszego świadectwa, chociaż nie zawsze to od razu będzie widoczne. Kochani, natomiast taką wisienką na torcie jest Ewangelia. Według świętego Łukasza, gdzie jest opowieść o Janie. O Janie. Wymienieni są najpierw za czasów jakiego cesarza i tetrarchów, Kajfasza, Jonasza, najwyższych arcykapłanów, pojawia się Jan, który idzie na pustynię. Kochani, żeby spotkać się z Bogiem, trzeba często iść na pustynię. Nie błędowską, nie scharę, ale przede wszystkim na pustynię, czyli takie wyciszenie, pustynię mego serca. Żeby Bóg mówił do mojego serca. I kochani, tam Jan dostaje to słowo, które potem powtarza: prostujcie drogi dla Pana. Przygotujcie ścieżki dla Niego, niż każda dolina zostanie wyrównana, niż każdy pagórek zrównany z powierzchni. Kochani, trzeba nam w tym Adwencie poprostowywać nasze ścieżki, prostować je. Trzeba wyrównywać te nierówności, które powoduje nam grzech. I tego jesteśmy zaproszeni w tym Adwencie. Już będąc, no nie wiem, w 1/4 tego Adwentu. I dalej trwając w tym czasie przygotowania na spotkanie z Nim, jeszcze bardziej w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale na spotkanie z Panem Jezusem tam, kiedyś, kiedy otworzy przed nami nowe Jeruzalem. Niech nas Pan umacnia na prostowanie naszych ścieżek i dróg, wyrównywanie nierówności naszego życia i serca w tym tygodniu. Niech nam to sprawi nasz Pan, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.